No to pyk! Ciekawe, skąd wziął się słoik? Muszę wsadzić dwa zwierzaki z jednej strony lub jednego z drugiej. No to pyk! Wow! Chyba mi się udało! Co udało? O, nie miałem pojęcia, że również jesteś genetykiem. Użyłem węgorzy elektrycznych. Węgorzy? Muszę się koniecznie tym zająć. Zachowaj słoik, jak chcesz. Dzięki. A teraz zostaw mnie samego. Muszę popracować. A co z moimi procentami? Wróć jutro. Cóż, czy to nie pan naiwny? Pan naiwny? Uważaj, za tobą! Teraz rozumiesz? Nic tam nie ma. Właśnie! Chyba jesteś najbardziej irytującą osobą, jaką spotkałem. Moja wizytówka. Doktor J. Biddle, kreator dowcipów i kostiumów. Kostiumy na zamówienie. Jesteś doktorem? Psychologia negatywna. Psychologia negatywna? Ludzie przy mnie odnajdują tę swoją gorszą stronę. Super. Przepraszam. Tak? A za co? Mogę prosić o kostium? Jak tylko dasz mi wzór. Ale to może zabrać chwilę. Próbuję opracować nowy przepis na śmierdzące bomby. Możesz mi zrobić kostium Swamplinga? Chyba tak. Potrzebuję nieco zielonego materiału. Cały swój zapas zużyłem na drzewa dla ornitologów. Może da się coś zrobić.
chciałbym kupić jakiś zielony ciuch. Zielony? Nie ma sprawy, ale to dużo kosztuje. Dokładnie ile? Na pewno cię nie stać. Jeśli jednak wykonasz dla mnie drobną przysługę, to może się jakoś dogadamy. Tak? Jaką drobną przysługę? Pokażę ci. Musisz tylko wejść do środka i znaleźć magiczną lampę. Mam wejść w tę ciemną dziurę? To jest tylne wejście. Tego się właśnie obawiałem. Nie wracaj, dopóki nie odszukasz dla mnie lampy. Jedno pytanie, czy... Siema. Życie mnie nie kocha. Jest ich raczej dużo. Po długim tarciu. Cholernie typowe. Zapewne ktoś gdzieś tam uważa takie rzeczy za wyjątkowo zabawne. Przykro mi, ale potężny dżin lampy jest obecnie nieosiągalny. Więc jeśli chcesz jakichś życzeń, to masz pecha. Jestem na wakacjach. Jeśli chcesz się ze mną w tej sprawie skontaktować, zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Nie wierzę. Hej, słonina, mam twoją lampę. Rzuć mi ją tutaj. Zapomnij, czytałem odpowiednią literaturę. Najpierw podaj mi drabinę. Dobra robota. A co z moim ciuchem? Kalim, jakiś ciuch dla małego. Uzgodniliśmy, że ciuch miał być zielony. Przykro mi, ale mam tylko coś takiego. Zdaje się, że lepszy rydz niż nic. Mówią, że to samo przytrafiło się kiedyś Darenowi. O tak, to dla nas straszne, po prostu straszne. No a sama wiesz, jaka ona jest. O wiem, nasza Sharon też kiedyś taka była. Słyszałaś, co się stało z ich Tracy? No tak, to musi być dla nich okropne. To samo przytrafiło się kiedyś Darenowi. Poważnie? To musi być dla ciebie okropne. A, sama wiesz, jaki jest nasz Daren. O, wiem. Nasz Nigel też kiedyś taki był. Przykro mi z powodu twojej Trace. To dla nas straszne. A mówią, że jak już się to stanie, to nie ma odwrotu. A mówią, że jak już się to stanie, to nie ma odwrotu. Nasz Darren już nie jest taki sam. Ani nasz Nigel. Okropne. Thank you.
Ale to jednak ich własne. Jakby sami tego chcieli, no wiecie. No wiem, nasz Nigel był taki sam. Mówiłam mu, Nigel, spalasz świetę z obu stron, ale czy on mnie kiedyś słuchał? Mam ten ciuch, co trzeba. Dobra. Chwilę później. Nieźle, całkiem nieźle. Po krótkim, acz niespodziewanym zaćmieniu. Jak leci? Niedobrze, Bwana. Jeden z bębnów został uszkodzony w podróży. To był święty bęben błogosławiony przez starodawnych bogów plemienia. Teraz śnięty, nie święty. Potrzebuję... Nie mogę sobie przypomnieć tego wyrazu, Bwana. Abakusa? Nie, to jest... Zaczyna się na... Dębu? Nie, nie. Dętki! Tak jest, dętki, Bwana. Na pewno? Żeby zrobić nowy naciąg, potrzebuję dętki ze świni. Nieczęsto się takie spotyka. Czy mógłbyś... Spoko. Mam właśnie jedną. Dzięki ci. Teraz nauczę tych tutaj pewnych ruchów. Prezentuję ci demo dla VIP-ów. Ależ nie kłopocz się na moje konto. Nie ma problemu. Okej. Pamiętacie, czego was uczyłem? Gotowi? Już? Okej. Zaczyna coś kropić. Tak, tak! Nawet błyskawica wypaliła! Odczuwam gniew. Bwana! Wybacz mi, ale teraz musimy mnóstwo ćwiczyć! Bez obaw. Pamiętajcie, że cała błot żywność zawiera tylko 20% wołowiny.